Hejka wszystkim, więc witam was w 14 vlogmasie. Powiem wam, że ja przed chwilą wstałam, a jest godzina 12. I serio, to nie jest u mnie częste, że ja wstaję w weekendy o godzinie 12. To już naprawdę chyba musiałam naprawdę mieć dużo do odespania. Ale serio, Jezu, o Boże, czuję się taka wypoczęta. Taka, ojej, oj, ojej, nie wiem. Nie wiem w ogóle, co ja gadam. Muszę odsłonić roletę, bo zasłoniłam sobie roletę, w ogóle nigdy nie zasłaniam rolety, ale naprawdę chciałam się wyspać. I wstałam o 12 i to jest szok. I muszę wstawić tego wczorajszego vlogmasa, bo... No bo nie wstawiłam go wczoraj wieczorem. No i idę zrobić sobie jakieś śniadanko, bo jestem głodna i strasznie mi się chce pić, więc muszę iść wziąć coś do picia. I za chwilę będziemy otwierać kalendarze adwentowe. Okej, kochani, więc ja się pomalowałam i ubrałam. I powiem wam, że będąc w garderobie widziałam coś podejrzanego czerwonego. Nie przyglądałam się, nie zerkałam do środka, broń Boże, więc podejrzewam, że to może być mój dzisiejszy prezent, ale to zaraz zobaczymy. W sumie właśnie najpierw otworzymy ten kalendarz, bo jestem mega ciekawa, czy to jest to, czy nie wiem, co to tam jest. Ale zobaczymy numer 14, ja już nawet nie odrywam do końca tego kalendarza, bo to jest porażka, ale mamy tutaj ubranie w garderobie, czyli ubranie? Może jakieś ubranko dostępne, jakiś ciuch. W sumie byłoby spoko, ale dobra, zobaczymy. Pójdziemy do garderoby, czyli jednak to było to. I numer 14 w kalendarzu od Asi. Już nam... O! Tuż do rzęs. Ojej, odkręciłam go niechcący. Ale akcja, dobra. No to nie będę go odkładać na zapas, tylko po prostu będę go używać, bo w sumie i tak nie mam teraz takiego żadnego fajnego tuszu i zobaczę, mam nadzieję, że mi się sprawdzi. Zobaczcie, jaka fajna mała szczoteczka. Dzisiaj rzęsy już mam wytuszowane, jak widzicie, tuszem z Avonu, ale to już mam końcówkę i tak, wiecie, mi ciężko, więc to jest tusz Vibo Volume Drama. Kończąc moją myśl, bo gadam jak jakaś opętana, to co? To ten tusz mi się kończy, tam jest sklejony, już taki no i właśnie fajnie, w sumie przetestuję sobie jutro ten tusz i pokażę wam, jak on wygląda na rzęsach. Mam nadzieję, że będzie spoko, bo właśnie potrzebuję takiego ładnego tuszu, żeby mieć ładne rzęski na Wigilię, żeby po prostu ładnie wyglądać. Sukienkę na Wigilię zamówiłam sobie. Zobaczymy, przyjdzie pewnie we wtorek albo w środę, to wam pokażę. I tak, jeśli chodzi o dzisiejsze żelki, to są takie zwykłe żelki misie Haribo i idziemy teraz do garderoby. Okej, więc zobaczcie, tutaj znajduje się w tym czymś, bo tu zobaczcie, jest jakaś czapka Mikołaja, tutaj u mnie na ubraniach. Coś w środku szeleszczy, ale zdejmujemy to na podłogę. Dobrze, że to jest tak zapakowane. Ja po prostu nie widzę, co jest w środku. Ale wyjmujemy. Jest coś takiego dużego i miękkiego. Co to jest? Coś czerwonego. I jakiś biały ten. Chyba na jakiejś kapcie, nie wiem, z jakimś pomponikiem. Zaraz otwieramy. Jestem mega ciekawa, co to jest. Coś czerwonego, więc na pewno świątecznego, więc fajnie. Dobra, dobra. Ej, tu jest parę rzeczy. Tu jest jakaś jedna. Tu jest kolejny pompon. Ej, o co tu chodzi? Ej, bo to są chyba czapki Mikołaja. Ja nie wiem. Zobaczcie, otworzyłam to jedno. I to jest coś takiego. Aha, czyli to też to jest chyba to. Ale o co tu chodzi? To ja nie wiem. Idę zapytać się mojej mamy. Dobra, dowiedziałam się od mojej mamy i tu ogólnie za mną ukryła się jeszcze jedna rzecz i ja już wiem, co to jest i to jest naprawdę sztosiwne i czegoś takiego się nie spodziewałam, bo zobaczcie, tu mamy takie buciory i to są buty jakby na nogi krzesła, co nie? I to się zakłada na krzesło i ma takie jakby buty, a to są takie właśnie pokrowce na krzesło, że tak się nakłada na krzesło i jest taka czapka świętego Mikołaja. Okej, więc teraz otwieramy razem z Klarcią kalendarz numer 14 i kto jest z nami? Jasne. Oczywiście Joker. Numer 14 dzisiaj taki jakiś prostokątny, co nie? Ja też chcę otwierać. I zobaczcie, Jokuś tu oczywiście leży, wspiera nas w otwieraniu. I zobacz, Klarce, co to jest? Gra?
No, zabawy z ortografią. Klara, wiecie, teraz dużo się uczy właśnie ortografii. Tu będziesz miała ukreskowane dni i takie różne zasady ortograficzne, więc będziesz się uczyła poprzez grę. Fajnie, co nie? No. Zobaczcie, kochani, mamy już w domu choinkę, za chwilę zaczynamy jej ubieranie i zobaczcie tutaj Belcia, która już się czai. Joker pod spodem też już tutaj obwąchuje choinkę, ale ogólnie jest mega wysoko, zobaczcie, dotyka prawie samego sufitu i ogólnie musiałyśmy sporo obciąć tego czubka i od dołu też zostało obcięte i zobaczcie, jest ogromna. Więc kochani, ogólnie to choinkę mamy już ustawioną, jeszcze nie mamy ubranych ani lampeczek, ani bombek. Biegłam na górę przed chwilą, bo za chwilę wychodzimy na urodziny Aurelki. Po prostu jak wrócimy, to ubierzemy choinkę, bo teraz chcemy ją zostawić po prostu, żeby, wiecie, ona się rozłożyła. I jest naprawdę choinka wielka i przepiękna. Nakładam sobie na usta błyszczyk z Too Faced. Ten delikatnie powiększający usta, ja go bardzo lubię. Już mi się kończy. Jest naprawdę cudowny. Dobra, zobaczcie, kochani, jak wyglądają te usta po użyciu tego błyszczyku. Są mega ciemne i takie uwypuklone. I wyobraźcie sobie, że to jest sam błyszczyk, a daje takie powiększenie ust i taki kolor. To jest niesamowite. Kochani, więc choinka jest już ubrana. Jak widzicie, ja mam same brwi, bo zmyłam sobie rzęsy i korektor i zostawiłam brwi, bo tak po prostu czuję się lepiej. Ja w ogóle mogłabym malować same brwi, bo naprawdę to by mi wystarczyło i naprawdę nic więcej, ale maluję też rzęsy, żeby tak to ładnie już z rzęsami to już twarzyczka wygląda tak przepięknie. No i ogólnie to właśnie trochę mnie tutaj wysypało, mam jakichś nieprzyjemnych koleżków. I muszę właśnie tormentiolem i maścią cynkową, bo właśnie często mi się pytacie, czym, co polecam na wypryski, to właśnie tormentiol i maść cynkową ja używam, właśnie muszę codziennie pamiętać, żeby smarować tych gagatków, bo chciałabym po prostu mieć ładną cerę na Wigilię, chciałabym ładnie wyglądać bez żadnego podkładu, bo ostatnio w ogóle, jeju, ja chyba dwa jakieś miesiące na pewno nie malowałam się w ogóle podkładem i tak jakoś nie wyobrażam sobie. No i w sumie nie wiem, dlaczego to tak się dzieje, że tak się wszyscy chcą na tą Wigilię ładnie wyglądać, ale w sumie to jest takie duże spotkanie rodzinne i znaczy zależy u kogo, u mnie to zawsze jest duże spotkanie rodzinne i no nie wiem, jakoś tak chciałoby się ładnie po prostu prezentować, więc postaram się wyleczyć tych nieprzyjacieli moich. No i ogólnie to jeszcze powiem wam właśnie, bo ostatnio będąc w galerii, właśnie podszedł do mnie anioł, jak tam ona, pani po prostu zagadywała do każdego i można było za 10 zł kupić sianko i opłatek i wesprzeć chore dzieci. I naprawdę było mi przykro, bo siedziałam tam sobie przez pewien czas na takim, wiecie, no tam na kanapie takiej i patrzyłam na tą panią, jak po prostu ona zagadywała naprawdę do wielu osób i po prostu ludzie nawet nic nie odpowiadali i po prostu olewali i było mi tak przykro, naprawdę tak przykro. Ja, ojeju, nie, naprawdę, ja staram się pomagać jak tylko mogę, jak tylko jestem w stanie po prostu. I wiecie, że już parę razy robiłam właśnie akcje takie
z fundacją, aby po prostu pomagać dzieciom chorym, w ogóle ludziom chorym, zwierzętom, i naprawdę uważam, że jest to coś pięknego, że człowiek może pomóc innemu człowiekowi bądź zwierzętom biednym jakimś, które są pozostawione na pastwę losu. No i właśnie, no naprawdę 10 zł to nie jest dużo, a dostajemy opłatek tutaj i na przykład sianko. Można było też płacić jakiś datek, na przykład złotówkę czy dwie, taki naprawdę symboliczny. I uważam, że naprawdę warto pomagać i to jest coś wspaniałego. I tym pozytywnym akcentem zakończymy tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawiajcie kciuki w górę i do zobaczenia jutro. Dzięki, pa!